Witam ponownie wszystkich widzów na moim kanale Film For You. Tym razem zrobiłem ciasto makowiec. Powiedzmy na imprezkę, na karnawał, na urodziny, na święta. Do tego zrobiłem jeszcze przekąski, takie jak o, widać tutaj, z chlebkiem, majonezem, z jajkiem, majonezem i kawiorem. A tu jak zaczynam ciasto robić, to jest tak, 450 gram mąki pszennej, 600, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, to jest 8 gram, 100 gram cukru, cała kostka margaryny, 250 gram. To wszystko wymieszam, postaram się zrobić kruszonkę i później wleję 5 żółtek. Teraz mieszając to ciasto, będę się starał podgrzewać margarynę temperaturą własnego ciała, tak żeby uzyskać prawidłową konsystencję. Tu już mam ciasto gotowe. Jeszcze muszę je dobrze wymieszać, żeby wszystko się jednolicie zlepiło. To będzie można czuć pod dłoniami. Blaszkę wysmarowałem margaryną. I teraz będę wałkował. To będzie spód ciasta. Całość wyłożę, a zbędne elementy, co będą wystawać powyżej tego maku, co ja się spodziewam, to odetnę z kropką. Tu właśnie widać, jak odcinam te kawałki zbędne, dołożę do tamtego ciasta, co pójdzie na górę. Będę starał się zrobić taką firankę, jak na okno. Porobię dziureczki widelcem, tak żeby powietrze i gorąca temperatura przechodziła przez ciasto i piekło się i od spodu, i od góry. Tu mam mak gotowy. Troszeczkę jest luźny, ale z tego powodu, że po prostu jak już miałem całą masę makową, dodałem jedno jajko, zblenderowałem to wszystko i taką konsystencję mam dosyć rzadką, bardzo fajną. A jest naprawdę dobry sposób, bo po prostu mak się nie sypie. Tu już robię górę w tej chwili.
I teraz obetnę boki i położę na górę ciasta makowego. Tak po kawałku. Jak widać, nie wyszło tak, jak bym chciał. Starałem się. Ale jednak chwileczka się udała. Teraz całość pomaluję rozbitym jajkiem i wsadzę do piecyka na 50 minut. Temperatura 180 stopni. Tak wygląda po upieczeniu. No i teraz będę dzielił na kawałeczki. Ciasto jest bardzo elastyczne, mak jest miękki, nie kruszy się dzięki jajku. Tylko i wyłącznie dzięki jajku. A teraz szykuję przekąskę. Dwie kromki chleba posmaruję masłem i włożę w toster, tak żeby aż zbrązowiał, żeby ładnie podeschł. No i mam gotowe. Ładnie opierzone z dwóch stron. Mam tu świeżą pietruszkę z ogródka, szczypiorek. Posiekam. To będzie mały dodatek do tej małej kanapeczki, do przekąski. Obetnę wszystkie cztery strony z każdej kromeczki, żeby były równe. Podzielę na pół po przekosie. Takie trójkąciki. Gotowałem dwa jajka do tego, czyli będą cztery połówki, akurat na cztery części. Jajka przekroję na pół, one są ugotowane twardo. Wyciągnę żółtka, dołożę dwie łyżki majonezu. Przemielę troszeczkę pieprzu kolorowego. To jest mieszanka różnych pieprzy. Różnych pieprzów.
Wypełnię jajka, dołożę po malutkiej łyżeczce musztardy i dla zrównoważenia smaku dołożę tunfisz, to jest ikra z... Ta ryba się nazywa kasza, a w naszym języku to jest zając morski. Jest bardzo kolczasta, ma galaretowaty tłuszcz, także po złowieniu, jak położy się na dłoń, to z tego co wiem, to wygląda jak, daje odczucie, że ryba się trzęsie. Troszeczkę majonezu dodam na krawaczkę, żeby przylepić jajko, żeby nie spadało. Teraz wypełnię jajka tym gotowym moim farszem. Resztę rozsmaruję na kromeczce, posypię szczypiorkiem i pietruszką. To jest taki jakby mały dodatek, co wizualnie jest wspaniały, no i smaku też dodaje. Po małej łyżeczce musztardy. I teraz dodaję kawior. Nie za dużo, tak żeby nie zdominowało smaku między musztardą, majonezem i ikrą. Jeżeli podobają Tobie się takie filmy, proszę subskrybuj, lajkuj, udostępniaj, komentuj. Zasubskrybujesz ten kanał, naciśnij dzwonek, będziesz dostawał powiadomienia albo dostawała powiadomienia na temat, że wszedł nowy film. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce.